Dla mnie najważniejszy punkt programu edukacyjnego to kompleksowe wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla młodych ludzi, ponieważ wszystkie badania pokazują, że młody człowiek gdzieś znajduje się w ogromnym kryzysie psychicznym i takiego systemowego wsparcia nie dostaje. Połowa uczniów i uczennic w Polsce nie ma dostępu do psychologa szkolnego, co jest szalenie niesprawiedliwe, ale i niebezpieczne. Myślę, że zaopiekowanie i zadbanie o dobrostan młodego człowieka jest absolutnie kluczowe po to, żeby on mógł w szkole funkcjonować dobrze. Dbamy o to, żeby młody człowiek wiedział, jak się uczyć, poznał techniki uczenia się, żeby funkcjonował zgodnie z ideą lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie, żeby nabywał kompetencji przyszłości, takich jak komunikacja, krytyczne myślenie czy kooperacja, bo wiemy i z badań również to wynika, że to właśnie te kompetencje będą mu potrzebne. Dziś nie chodzi o to, żeby wkuwać na blachę, nie wiem, daty czy jakieś nazwiska, tylko żeby rozumieć to, czego się uczy, żeby nauczyć się oduczać i żeby szkoła realnie odpowiadała na potrzeby młodych ludzi.